jak dobrze być w domku. Pokażę wam jakieś rzeczy, które przywiozłem ze Stanów. Przed chwilą były buty, za chwilę będą jeszcze inne rzeczy. Do Stanów pojechałem, jak wiecie, z pustą walizką, wróciłem z pełną, więc rzeczy, które kupiłem oprócz butów, były też jakieś takie te maski i tutaj są moi faworyci, ale największym faworytem są dla mnie te spodenki, są przefajne i oczywiście ten bucket fajny też jest. I ta koszulka też, to taka moja trójca najfajniejszych rzeczy, które mi się tu udało kupić. No, to jest mega ładne, ale boję się w tym chodzić, że ubrudzę. Ale mi się nie chce tego sprzątać. Hej mam, dzień dobry. Jak już wszyscy pewnie wiecie, wróciliśmy do domu, wróciliśmy do naszego pokoju w Krakowie. I właśnie chyba odczuwam, i chyba wszyscy odczuwamy skutki jetlaga. W ogóle myślałam, że uda się nam to ominąć, bo wczoraj siedzieliśmy do późna, poszliśmy spać po pierwszej w nocy, coś koło tego. I myślałam, że po prostu wiecie, obudzę się o 10 i będzie wszystko normalnie, ale od godziny 4.30 cały czas się budzę, w sensie budziłam o 4, o 5, o 6 i w końcu o 7.30 udało mi się wstać, ale z tego co widzę, to chłopacy też już siedzą na dole i sobie tam urzędują. Ale śmiesznie być w domu, tak serio dziwnie, myślałam, że będzie jakoś smutno, ale w sumie się cieszę. No, strasznie tęskni za tamtym domem z basenem. Cały czas mam takie wrażenie, że zaraz jednak jesteśmy tutaj na jakiejś wycieczce, zaraz siadamy w samochód i wracamy tam. Ale w sumie za domem ekipy też tęskniłam i chyba wszyscy tęsknili, bo wczoraj właśnie siedzieliśmy sobie wszyscy razem i jak spędzaliśmy czas. No, mega fajnie. I z czego ja się cieszę najbardziej, to to, że za 2 tygodnie będę mogła już pojechać do mojej rodzinki, do Wiktorii. No, już się nie mogę doczekać. Moi drodzy, jak widzieliście, jesteśmy już w domu, a czekam na nas taki prezent w domku, w pokoju. A, jaki słodki. Od Dawida i Violi, od naszego operatora, który tutaj spędzał 2 tygodnie chyba wcześniej. I prawdopodobnie dzisiaj będę zamawiała pieskowe rzeczy, tak zwane, czyli psie zakupy. Będę robiła jakieś zamówienie na zabawki, obroże będę kupowała nową dla drakona. Ja kocham takie zakupy, więc dajcie mi znać w ankiecie, bo możliwe, że tylko ja je lubię, czy mam wam później pokazać, co kupiłam. Robię sobie ogólnie porządek w pokoju, w szafie i wyrzuciłam już tyle rzeczy, w których nie będę chodzić. I co tam, dzidzia? Tęskniłeś za mną? Tyrururu. Tęskniłeś? Bambo? Mój koni, dzień dziecka w domu ekipy z pączkiem. Moich wężyków jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że będą. I jest sushi! Dużo sushi.